Cześć, witam Was już w ostatnim odcinku Stay Creative, który tworzymy razem z iSpot. Odcinku, który, a właściwie całej serii poświęconej nieszablonowym aplikacjom, które pobudzają i wytwarzają, wręcz wyzwalają kreatywność w Waszych dzieciach. Poprzednie odcinki były poświęcone aplikacjom dla dzieci 3-4 latków, dla 5, 6, 7, a teraz coś dla starszych, takie 10, 12, jak i dorosłych. Aplikacja, o której już wiele razy mówiłem, czyli Sweet Playground. Apka, którą stworzyło Apple, aby uczyć programować, a właściwie aby każdy z nas miał szansę samodzielnie dzięki tej apce nauczyć się programować, programować oczywiście w języku Swift. Opowiem teraz, o czym ta apka jest i o co w niej chodzi. W samej w sobie aplikacji po pobraniu tak naprawdę praktycznie nic nie ma, tak określę, ale na samym dole macie playgroundsy, macie takie piaskownice, że tak to określę, w których możecie znaleźć różnego rodzaju kursy, tak to nazwijmy, po prostu. Są to kursy. Oczywiście zaczynamy od jedynki. Pierwszy kurs wprowadza nas w takie podstawy, totalne podstawy programowania. Wszystkie kursy są o tyle fajnie zrobione, że każda lekcja ma odpowiednie wprowadzenie, wytłumaczenie tego, co będziemy robić, co to nam daje. Wielu rodziców w tym przypadku ma obawy, że materiały, które są przygotowane w języku angielskim, ale bez obaw, dzieci łapią to bardzo intuicyjnie. Na pewno będą potrzebowały czasami Waszej pomocy, ale spokojnie. W poprzednich seriach Stay Creative znajdziecie całą serię, gdzie przechodzimy odcinek po odcinku, lekcja po lekcji właśnie przez tą aplikację. Więc jeżeli na przykład czegoś nie będziecie wiedzieli albo coś będzie dla Was niezrozumiałe, zajrzyjcie koniecznie na nasz kanał. Tam znajdziecie wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z programowaniem w języku Swift. I tak jak mówiłem, apka jest podzielona na kilka lekcji i po zakończeniu wszystkich bloków takich lekcyjnych możecie spokojnie odpalić sobie środowisko Xcode i zacząć tworzyć swoją pierwszą aplikację już z myślą o tym, że wyląduje ona na Waszym iPhone'ie, iPadzie, Apple Watchu czy Macu. Ale co ma kodowanie i kreatywność do siebie? Oczywiście samo w sobie kodowanie jest bardzo kreatywne, ponieważ bardzo często musimy w dosyć niezwykły, nieszablonowy sposób rozwiązać różnego rodzaju problemy, a zamiast farb i kredek mam po prostu język kodowania. Ale w ramach tej apki, w ramach Swift Playground, nie tylko znajdziecie gotowe lekcje, lekcje, które pokażą Wam, jak rozpocząć swoją przygodę z programowaniem, ale także całkiem sporo różnego rodzaju minigier, które pobudzają poprzez programowanie Waszą kreatywność w takim klasycznym zrozumieniu, czyli poprzez programowanie tworzymy coś niezwykłego, coś, co możemy od razu zobaczyć, możemy od razu zmodyfikować, możemy dopasować do własnych potrzeb. I jedną z takich rzeczy jest właśnie aplikacja, raczej kurs Code Machine. Kurs ten to nic innego jak wykorzystanie programowania oraz gotowych elementów do tego, by stworzyć własną maszynę. I co ta maszyna robi? Wytwarza tak naprawdę różnego rodzaju elementy. Są to śrubki, są to jakieś sprężyny, różnego rodzaju kryształy, tego typu rzeczy. I w ramach tej apki macie element grywalizacji, czyli musicie osiągnąć tak naprawdę różnego rodzaju cele, aby na samym końcu zebrać wszystkie potrzebne elementy do stworzenia swojej wymarzonej maszyny. I jeżeli chodzi o tą maszynę, to możecie w niej modyfikować jej wygląd, jej na przykład, nie wiem, czy ma mieć jakiś ogon, czy ma mieć jakieś oczy. I te elementy też wpływają na to, co ta maszyna wytwarza. A ja tu przejdę trochę dalej. Bo tu oczywiście sama ta apka jest podzielona na nic innego jak tak naprawdę mikrolekcje programowania, które jeżeli skończycie pierwszy blok, na pewno już będziecie znali.
I wam pokażę teraz, co tu możemy zrobić takiego fajnego. Odpalę tą z już na takim końcowym elemencie. I zobaczcie, w tej aplikacji znajdziecie poszczególne elementy kodu, które odpowiadają za kolory tego, co chcecie wytworzyć. I teraz mieszając elementy, nasza maszyna, tu akurat widzicie, nie zadziałało mi, popełniłem błąd w kodzie, ale pojawia się od razu podpowiedź, taki mały zielony stworek zwany bajtem, od razu podpowie wam, co takiego nie zagrało i możecie nawet skopiować gotowe rozwiązanie. No ale spróbujemy dalej. Tak. Co musimy zrobić? Musimy dopasować nasz kod do tego, aby osiągnąć swój cel, w tym przypadku stworzyć fantastyczną pętlę, aby nasza maszyna wytworzyła brakujące elementy. Jeżeli uderzycie w wybrany element, którego tutaj na szaro widać elementy, które są niewytworzone jeszcze, to w przypadku niektórych zobaczycie, co takiego trzeba użyć, czyli który z tych składników na górze do tego, aby je wytworzyć. Tak jak mówiłem, tu w tym przypadku mamy po prostu programowanie i takie działania bardzo kreatywne, bardzo twórcze, ponieważ musimy tak naprawdę w wielu tych przypadkach wymyślić, co w ogóle możemy dodać do siebie, bo te podpowiedzi nie zawsze są jasne. Czasami widzimy tylko na przykład jeden składnik, a drugi musimy sami wymyślić, aby na przykład wytworzyć ziarno kawy. Tu jak widzicie, nie mam nic na podpowiedzi, ale tak myśląc o tym intensywnie, wydaje mi się, że na pewno to będzie ziemia do tego, aby to ziarenko gdzieś zakiełkowało, oraz jakiś dodatkowy element. Może będzie to jakiś metal, może będzie to jakiś kryształ, czy kamień, lub kawałek ubrania. Tu już kwestia kombinacji, no ale to wszystko osiągnięcie poprzez właśnie wstukiwanie kolejnych elementów kodu i zmieniając na przykład też poszczególne kolory żaróweczek w naszej maszynie. To jest jedna z takich apek, które znajdują się w Swift Playground. Kolejnymi, które mogą was zainteresować, są to aplikacje, które korzystają z różnego rodzaju robotów. Robotów, które zarówno możecie kupić właśnie w sieci iSpot, jak i możecie już nawet posiadać, ponieważ w ten skład wchodzą także różnego rodzaju drony, zabawki typu Lego, które można zaprogramować. I łącząc z tą aplikacją te poszczególne robociki czy zabawki, możecie stworzyć z nich coś nowego, nadać im nowe życie i w ten sposób wyzwolić w sobie kreatywność i właśnie umiejętność programowania. Jeżeli chodzi o sam Swift Playground, to nie jest tak, że to jest apka, która jest skończona. Ona cały czas się rozwija, cały czas się pojawiają nowe lokalizacje. Jeżeli skończycie wszystkie kursy programowania, możecie oczywiście zainstalować sobie także dodatkowe bloki, w których nauczycie się, w jaki sposób posługiwać, w jaki sposób oprogramować kamerę, w jaki sposób oprogramować ekran, ale też poza właśnie Code Machine znajduje się w niej dużo, dużo, dużo więcej różnego rodzaju minigier, takich jak na przykład bitwa na statki, gdzie budujecie kod, który będzie odpowiadał na pytanie, czy komputer obstawił, nie wiem, A9 i czy tam znajduje się element jego statku, tak? Więc pozostańcie z nami, bawcie się aplikacją Swift Playground. Tak jak mówiłem, jeżeli nie macie pomysłu, jak rozwiązać jakieś zadanie, zerknijcie do poprzednich odcinków, do poprzednich serii, gdzie wyjaśniam i opisuję każdą lekcję w Swift Playground. I cóż mogę powiedzieć? Bądźcie kreatywni.